Cześć, witajcie. Jest sobotnie przedpołudnie. Można zająć się przygotowaniem kolejnego filmu. Dzisiaj będzie o kładzie, o wzmacniaczu, który w specyficzny sposób połączony przez katodowe sprzężenie zwrotne. I posłużę się oryginalnym artykułem pana Jamesa Moir, który jest recenzją tego wzmacniacza, a także fragmentem opracowania, który jest dostępny na stronie pana Turnera, turneraudio.com.au, gdzie pan Turner, wybitny fachowiec, jeżeli chodzi o wzmacniacze, niestety już na emeryturze z powodów zdrowotnych, opisał modyfikację kilku fajnych wzmacniaczy z epoki. Bo tak prawdę mówiąc, oryginalny wzmacniacz kład dzisiaj może sprawiać pewne problemy. I jak pozbyć się tych problemów? No, powiedziano na tej stronie. Oczywiście całego artykułu ze strony wam nie przytoczę. Zapraszam, żeby tam zajrzeć. Tylko fragmenty te, które będą najbardziej istotne, jak zmodyfikować dzisiaj wzmacniacz kład, żeby działał zgodnie z dzisiejszymi normami, chociażby normami bezpieczeństwa. Tyle gadania. Zapraszam do filmu. Recenzja brytyjskich wzmacniaczy, część pierwsza. Ogólne praktyki konstrukcyjne i projektowe w lepszych wzmacniaczach. Omówienie wzmacniacza akustycznego. James Moir. James Moir to był inżynier, który konstruował wzmacniacze. Między innymi z jego artykułu o transformatorach korzystałem i zrobiłem film. Możecie go obejrzeć na kanale. Istnieje kilka brytyjskich wzmacniaczy audio, które można zgodnie z prawdą określić jako cieszące się międzynarodową reputacją dzięki ponadprzeciętnym osiągom. Niektóre z tych projektów, jak Williamson, pierwotnie pojawiły się jako modele do samodzielnego wykonania w domu i były pierwotnie opublikowane na stronach Wireless World i później stały się dostępne jako gotowe, całkowicie zmontowane urządzenia. Inne, takie jak Acoustical and Leak, to projekty własne producentów. Uważa się, że szczegółowy opis niektórych z nich posłuży zapoznaniu czytelników magazynu Radio Communication Magazine z najlepszymi brytyjskimi praktykami projektowymi. Ogólne trendy projektowe. Ciekawie jest porównać ogólny trend w praktyce projektowania z własnym, lecz zaczniemy od przeglądu czynników, które są wspólne dla większości brytyjskich wzmacniaczy. Pod względem konstrukcyjnym to modne są dwa urządzenia składające się z przedwzmacniacza ze stopniami regulacji barwy dźwięku oraz rozdzielone dwa urządzenia – wzmacniacz i osobny zasilacz. Ma to wyraźną zaletę polegającą na tym, że pozwala na montaż głównego wzmacniacza blisko podłogi w szafce ze sprzętem, zapewniając korzystny rozkład masy oraz usuwając transformator mocy i dławik w bezpiecznej odległości od przetworników magnetycznych i innych wrażliwych punktów w obwodzie wejściowych. Pod względem obsługi zapewnia to regulację wzmocnienia i barwy dźwięku w bardziej dogodnym miejscu w szafce, a nawet pozwala na montaż w sąsiedztwie fotela operatora, co jest znaczącą zaletą nie tylko z widzenia wygody obsługi, ale także umożliwia operatorowi regulację barwy dźwięku z normalnej pozycji odsłuchowej z dala od głośników. Wykończenie i standardy wykonania są również typowo brytyjskie. Na przykład okablowanie w jednostkach Acoustical and Leak jest przyjemne dla oka inżyniera. Parametry elektryczne zbliżają się do standardowego zestawu specyfikacji, które można zestawić w następujący sposób. Moc wyjściowa 12 do 15 W. Zniekształcenia RMS przy tej mocy to 0,1%. Zakres częstotliwości od 20 Hz do 20 000 Hz ze spadkiem minus 1 dB. Stosunek sygnał-szum 70 dB. Napięcie wejściowe dla wzmacniacza dla uzyskania mocy nominalnej 1 V. Napięcie wejściowe dla przedwzmacniacza dla uzyskania mocy nominalnej 0,01 V. Impedancja wejściowa 100 000 ohmów. Impedancja wyjściowa 2 do 15 ohmów. Współczynnik tłumienia większy jak 20. W przeciętnych warunkach domowych 15 W to odpowiednia moc wyjściowa. Praktycznie wszyscy producenci uzyskują tę moc z parą przeciwsobnych lamp GEC KT66 w stopniu mocy. Ta lampa, która jest pośrednikiem między 807 i 6L6 pod względem mocy wyjściowej, jest tetrodą z siatkami kierującymi strumień elektronów, jest niezawodna, co wynika z produkcji przez długi czas i jest tania. Ponadto jest szeroko dostępna. Tutaj wyjaśnienie, te siatki kierujące strumień elektronów to po prostu tetroda strumieniowa.
Tabela 2 przedstawia główne cechy KT66 obok 807 i 6L6 dla łatwego porównania. Charakterystykę producenta pokazano na rysunku pierwszym. Działająca z maksymalną mocy jako tetroda, para będzie dostarczać 50 W przy znamionowych zniekształceniach 5%, ale niższa moc rozpraszania wymagana przy mocy wyjściowej 15 W niewątpliwie prowadzi do wydłużenia żywotności. Moc rozpraszania, czyli moc admisyjna. Wśród producentów wzmacniaczy nie ma jednolitości w sposobie pracy stopnia wyjściowego. Niektóre działają jako tetrody, inne działają jako triody z siatką ekranującą podpiętą do anody przez rezystor, podczas gdy Acoustical prezentuje wzmacniacz z rozdziałem obciążenia między obwody anody i katody w sposób podobny do obwodów Macintosha i GOW. We wszystkich konstrukcjach uwzględniono ujemne sprzężenie zwrotne wystarczające do zmniejszenia całkowitych zniekształceń przy mocy znamionowej do zakresu około 1% i zmniejszenia impedancji wyjściowej do 0,1 lub mniej impedancji znamionowej obciążenia. Powoduje to, że współczynnik tłumienia, czyli impedancja obciążenia do impedancji wyjściowej, jest większy niż 10. Ogólnie uważa się, że wysokie współczynniki tłumienia zapewniają dobre stany przejściowe, tłumiące głośniki, ale ostatnio wykazano, że współczynniki tłumienia większe niż 5 zyskują niewiele lub nic. Całkowite zniekształcenia poniżej 2% są prawdopodobnie całkowicie niewykrywalne nawet przy bezpośrednim porównaniu z oryginalnym dźwiękiem, ale istnieje wyraźna zaleta w zminimalizowaniu zniekształceń wzmacniacza i pozostawieniu inżynierowi głośników nieco większej swobody w jego trudniejszym zadaniu projektowym. Podczas gdy częstotliwości 400 Hz i 1000 Hz są standardem do pomiarów zniekształceń audio, żaden pojedynczy pomiar nie jest wystarczający do wyrażenia wydajności wzmacniacza. Tani odbiornik radiowy bez aspiracji do wysokiej wierności może mieć współczynnik zniekształceń 2% między 400 Hz a 1000 Hz, ale liczba ta może wzrosnąć do 25% przy 100 Hz i 2 kHz. Wynik rzeczywistej kontroli odbiornika radiowego o średniej cenie pokazano na rysunku drugim. Zaletą współczynników zniekształceń poniżej 0,2% w średnim zakresie częstotliwości jest to, że istnieje wystarczający margines na nieunikniony wzrost zniekształceń na skrajach częstotliwości. Zakres, w którym nie można uniknąć reaktancyjnego obciążenia lamp. Pomiary intermodulacyjne są obecnie popularne jako wskaźniki zniekształceń. Należy jednak podkreślić, że poza skrajnymi końcami zakresu częstotliwości istnieje stała zależność między zniekształceniami harmonicznymi i intermodulacyjnymi, ponieważ są one jedynie alternatywnymi metodami wyrażania tego samego stopnia nieliniowości w stosunku napięcia wyjściowego do napięcia wyjściowego. Stosunek sygnału do szumu lepszy niż 70 dB jest wystarczający w prawie każdych okolicznościach, ponieważ jest to wydajność, której nie mają żadne źródła sygnału poza najlepszą taśmą magnetyczną i bardzo dobrym nadajnikiem FM. No dzisiaj mamy jeszcze płytę kompaktową, która ma dynamikę dużo większą. Dlatego pamiętajmy, że artykuł był pisany w latach 50. Kontrole przeprowadzone przez C-Cord i Hot of Bell Telephone Laboratories wskazują, że średni poziom hałasu w domu wynosi 42 fony, z dolnym limitem około 32 fonów. Autor przeprowadził znaczną liczbę kontroli poziomu hałasu domowego w Anglii i, co jest raczej zaskakujące, stwierdza, że w większości domowe hałasy mają mniej więcej taką samą wartość jak jego własny. Poziom hałasu w salonie autora wynosi średnio około 40 fonów wczesnym wieczorem i spada do 28 fonów w cichy wieczór. Ponieważ szczytowe poziomy szumów większe niż 90 fonów są na szczęście raczej rzadkie, każdy odtwarzacz z zakresem głośności większy niż 60 do 70 dB można uznać za wyjątkowo satysfakcjonujący. W każdych warunkach szum i poziom zniekształceń systemu będzie wówczas niższy niż ten w pomieszczeniu. Zakres częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz jest tak szeroki, jak może odtworzyć każda obecna kombinacja głośników. Entuzjasta wysokiej wierności jest być może bardziej zainteresowany udogodnieniami, które umożliwiają ograniczenie zakresu częstotliwości. Różnią się one od prostej kombinacji zmiennych filtrów RC, które umożliwiają ciągłą regulację zarówno zakresu częstotliwości, jak i progu odcięcia. Wysokie nachylenie filtra nieuchronnie wprowadza przejściowe odcięcia sygnału, ale nie ma wątpliwości, że na starszych płytach daje to większą poprawę stosunku sygnału do szumu. Tym samym właściwe ustawienia stają się kwestią kompromisu, na który każdy słuchacz ma własne pomysły. Sterowanie palcami na fotelu słuchacza ma pod tym względem duże znaczenie w porównaniu ze starszą techniką regulacyjną parametrów brzmieniowych wzmacniacza. I widzicie tutaj z tekstu pana Moir wynika, skąd taka popularność regulatorów we wzmacniaczach
filtrów wszelkich odcinających pasmo, filtrów presence, filtrów 8 kHz, 12 kHz, szumów płyty, brumów płyty, ponieważ w tamtych czasach trzeba było to eliminować z tego względu, że źródła były niedoskonałe. No i teraz mamy opis wzmacniaczy. Acoustical Quad. Ja ten schemat, który widzicie, przerysowałem trochę, żeby był bardziej czytelny. Schemat obwodu tego wzmacniacza przedstawiono na rysunku trzecim. Można zauważyć, że para tetrod KT66 pracuje w układzie przeciwsobnym, ale z uzwojeniem pierwotnym transformatora wyjściowego podzielonym między obwody anodowe i katodowe lamp wyjściowych, aby zapewnić sprzężenie zwrotne. Dodatkowe sprzężenie zwrotne jest pobierane z uzwojenia głośnika przez R1 i R2 do obwodu katody lampy wejściowej. Oznacza się to na schematach GNFB, Global Negative Feedback, a u nas jest to po prostu globalne ujemne sprzężenie zwrotne. Rozdzielenie całego sprzężenia zwrotnego na oddzielne obwody w ten sposób pozwala na uzyskanie większej, całkowitej ilości sprzężenia zwrotnego przed osiągnięciem granicy stabilności niż w przypadku prostego obwodu z pojedynczą petlą. Zniekształcenia wprowadzane przez żelazny obwód rdzenia transformatora głośnikowego i asymetria odradzacza fazy są eliminowane przez całą pętlę sprzężenia zwrotnego. Rozdzielacz fazy jest układem standardowym. Lampa odwracająca fazę pobiera sygnał z obwodu dzielnika napięć złożonego z R3 i R4 z napięcia wyjściowego lampy pierwszego stopnia. W rozdzielaczu fazowym zastosowano lampę Mallarda Philipsa EF37, które raczej malują lilie, ponieważ te lampy są szczególnie dobrymi lampami niskoszumnymi przez znaczonymi na wstępne stopnie wzmacniaczy akustycznych. Zachodzi tutaj konieczność wyjaśnienia idiomu Paint the Lily. Oznacza to dodać upiększenie temu, co jest piękne lub wybitne. Fraza pochodzi od króla Jana Szekspira. Pozłocić rafinowane złoto, pomalować lilię, to marnowany i śmieszny nadmiar. Tutaj oznacza to doskonałą robotę odwracacza fazy, który wnosi znikome zniekształcenia. Konstrukcję mechaniczną wzmacniacza pominę, ponieważ widać ją na zdjęciu, a myślę, że dzisiaj gdyby ktoś chciał tworzyć taki wzmacniacz, to z pewnością zrobiłby to po swojemu. A przedwzmacniacz? Acoustical preamplifier? Opis jest taki. Wzmacniacz mocy nie nadaje się do dalszej rozbudowy, ale przedwzmacniacz, mikser, oferuje możliwości pomysłowości w projektowaniu. Okazja to została dobrze wykorzystana w przedwzmacniaczu Acoustical. Obwód pokazany na rysunku czwartym składa się z podwójnej triody Mallard ECC35 w stopniu wzmacniacza ze sprzężeniem zwrotnym na drugim stopniu przez C1 i R1. Stopień pracuje na tak niskim poziomie sygnału, że nie ma znacznych zniekształceń. Potencjometr regulacji wzmocnienia jest prowadzony między 2 stopnie triod. Natomiast obwody kontroli balansu tonów są między tym stopniem a wejściem do wzmacniacza mocy. 4 regulatory tonów zapewniają odpowiednie udogodnienie nawet dla największego amatora kręcenia gałkami. No i zdjęcie 5 pokazuje, jak ten przedwzmacniacz wyglądał. Ma on regulatory, przełączniki, także które umożliwiają włączenie dodatkowego podbicia niskich i wysokich tonów. Regulacja basów ma zakres plus minus 15 dB, regulacja sopranu od plus 10 do minus 22 dB. Obwody takie są zwykle dostarczane wysokiej jakości wzmacniaczach, ale w urządzeniu Quad dostępny jest dodatkowy filtr, aby ograniczyć górną częstotliwość do 6 kHz lub 8 kHz zgodnie z położeniem pokrętła czwartego. W każdej pozycji szybkość odcięcia powyżej wybranej częstotliwości jest kontrolowana pokrętłem 5 w zakresie od 10 do 100 dB na oktawę. Filtry i regulacja nachylenia są godną podziwu kombinacją do radzenia sobie z przesłuchami międzykanałowymi, poziomem powierzchniowym na starych nagraniach, czyli szumem płyty po prostu, pozostawiając regulację wzmocnienia basów i wysokich tonów w celu radzenia sobie z kompensacją wzmocnienia średnich tonów wymaganą przez dane pomieszczenie i zastosowany głośnik. Pełna specyfikacja jest przedstawiona w tabeli numer 3. Niezależnie od danych, nie ma jednak wątpliwości, że w połączeniu z głośnikami Acoustical Free jest jednym z czołowych urządzeń. Jego reprodukcja odgłosów tłuczonego szkła na niedawnej wystawie w Londynie była punktem kulminacyjnym pokazu, a reprodukcja płyt była objawieniem gładkości dźwięku. Jakość wykonania i wykończenia są na najwyższym poziomie, co widać na zdjęciach 5, 6 i 7. No i tutaj kończy się część pierwsza artykułu. W części drugiej był omówiony wzmacniacz Leak i Williamson. Niestety w sieci nie mogę nigdzie znaleźć tego magazynu. Szkoda,
Chciałbym też przeczytać recenzję wzmacniacza Williamsona. No, nie można mieć wszystkiego. To tak skrótowo recenzja, gorąca recenzja z tamtych lat wzmacniacza Quad. Zobaczmy, jak go można udoskonalić. Co trzeba zrobić, posiadając wzmacniacz Quad, żeby nie ulec porażeniu prądem, a także co można zrobić, żeby ulepszyć jego działanie i brzmienie. Zobaczmy, co Mr. Turner napisał na swojej stronie. Zachęcam i zapraszam. Przeróbka wzmacniaczy Quad. Przedstawiam wam stronę pana Turnera. Jak wiecie, polecam wam dobrych fachowców i pan Patrick do nich należy, choć jak już sam pisze, nie zajmuje się wzmacniaczami z powodów zdrowotnych. Zachęcam do zapoznania się z jego teoretycznymi wskazówkami dotyczącymi nie tylko wzmacniaczy Petera Walkera, ale także innych. Z krótkiego opisu na stronie można się dowiedzieć to, czego nie napisano w artykule Przegląd brytyjskich wzmacniaczy. Może dlatego, że dawny artykuł napisany był, gdy Quad był świeżakiem, a pan Turner swoją opinię wyraził po kilkudziesięciu latach. Jak już wiemy, wzmacniacz Quad 2 został zbudowany tak, że można go było używać tylko z dedykowanym preampem Quad 22. Wzmacniacz Quad i jego przedwzmacniacze były fajnym zestawem na erę lat 50. XX wieku, gdy głośniki miały impedancję głównie 16 ohmów i wysoką skuteczność rzędu 93 dB na watt na metr. W tamtych czasach ludzie byli zaspokojeni mocą 20 W i wydawała się ona wystarczająca do nagłaśniania średniej wielkości salonu. W latach 50. ludzie słuchali dźwięków produkowanych przez instrumenty nieelektroniczne, więc i w paśmie, jak widzicie na tablicy. Dziś niestety mamy brak kultury w muzyce. Utwory są o małej dynamice, z nadmiernym basem, szczątkowym wokalem i najczęściej z ubogim tekstem. Ale wróćmy do Quada, którego konstruktor, Peter Walker, zrealizował swoje marzenie o głośnikach elektrostatycznych, mam tu na myśli ESL57, i napędzał je z Quada 2. Te głośniki miały efektywność niższą niż współczesne głośniki dynamiczne z membraną stożkową. Sami zobaczcie, jaki jest przebieg impedancji głośnika ESL57 oraz jego odpowiedzi na sygnał 5V RMS. Widzimy bardzo małą moc poniżej 200 Hz, dziś bez subwoofera ani rusz. Dodatkowo przy użytkowaniu całego systemu Quad taki sub z aktywną zwrotnicą komplikuje połączenia. Szczegółowe omówienie współpracy z tymi głośnikami jest na stronie pana Turnera, więc zainteresowanych odsyłam do źródła. Transformator głośnikowy w tym wzmacniaczu jest za mały i rodzi to pewne problemy, opisane też na tej stronie. Ponadto ma wzór łączenia dla obciążenia czteroomowego, ale nie wspomina się o tym w instrukcji. Na tym rysunku widzicie testy pana Turnera z transformatorem głośnikowym. Do zalet wzmacniacza należy bardzo czysta praca w klasie A. Żeby się tym cieszyć, trzeba przystosować wzmacniacz do bezawaryjnej pracy i dzisiejszych standardów bezpieczeństwa. Zobaczcie, co obejmuje podstawowa przeróbka. Taka bardzo podstawowa, że tak powiem, naprawa wzmacniacza Quad przed uruchomieniem po latach, no, zaznaczona jest na tym schemacie. Po pierwsze, trzeba zrobić wymianę wszystkich kondensatorów i rezystorów na nowoczesne. Rezystory powinny być odpowiedniej mocy, powinny być metalizowane albo niepalne. Kondensatory MKP. Oczywiście należy wymienić wszystkie elektrolity. Nieraz już wam mówiłem, że elektrolity z lat 60. mają dużo halogenów i to powoduje przerdzewienie obudowy. Na tym schemacie widzicie drugą przeróbkę zaznaczoną tutaj. Warto wymienić lampę prostownika z GZ32 na GZ34. Gdy założymy lampę o większej wydajności prądowej, wtedy możemy zmienić ten kondensator w zasilaczu na 2x33 mikrofarady. Dalej, dobrze było wymontować kondensator 25 mikrofaradów tutaj, który mostkuje ten rezystor. Ten rezystor także, to jest 180 ohmów, i zrobić, bo to jest do masy, zrobić po prostu od V do masy połączenie drutem, jakimś przewodem w izolacji. Potem trzeba by odłączyć w katodach tutaj uzwojenie od katod i tutaj można wtedy wstawić parki 390 ohmów, 5 watów z kondensatorami bocznikującymi 470 mikrofaradów na 63 V. To dla każdej lampy KT66. Spójrzmy na to ze schematu ze strony pana Turnera i widzicie, tutaj jest właśnie ta parka i tutaj jest ta parka.
To jest to, o czym mówiłem przed chwilą. Dalej możemy zrobić coś takiego, że obok gniazdek wejściowych, tym gniazda Jones, zamontować gniazdo RCA. No i jeżeli przezmacniacz nie będziemy używać, to warto tutaj sobie zamontować gniazdo IEC i uziemić obudowę. Pamiętajcie, że to jest najważniejsze, to jest bezpieczeństwo. Ja za chwileczkę wrzucę Wam skan. Będziecie mogli zobaczyć przetłumaczone te podstawowe pojęcia i zapoznać się ze zmianami. Szczerze przyznaję, że nigdy nie miałem do czynienia z przedwzmacniaczem do wzmacniacza quad. Nigdy tego nie słyszałem. Nie wiem, jak on brzmi, ale ze wzmacniaczem quad miałem kiedyś przyjemność obcować. Niestety była to naprawa tylko i wyłącznie skupiona na wymianie zużytych elementów. Nie znałem niestety jeszcze pana Turnera, znaczy dokładnie jego strony, bo nigdy nie poznałem go też osobiście. Może bym wtedy lepiej zrobił modyfikację, czy tam naprawę tego wzmacniacza. Warto naprawdę sięgać do dobrych źródeł i warto naprawdę pies jest znudzony już. I warto naprawdę korzystać z dobrych porad. Ja wiem, że zwolennicy jak najlepszego oryginału będą krzywo patrzeć na te przeróbki, ale pamiętajcie, że oryginalny quad może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Zresztą sama firma Quad wydała niedawno wersję Classic tego urządzenia i jest już on dostosowany do współczesnych standardów. Żeby quad nie spowodował porażenia prądem elektrycznym, należy się upewnić, że obudowa jest połączona do zacisku PE w gnieździe IEC. Opierając się tylko na podstawowej konserwacji, warto też skorzystać ze strony Kate Snow Info. Bardziej zaawansowani właściciele quada mogą zmodernizować wzmacniacz do lepszego brzmienia według wskazówek podanych w dalszej części filmu, które są autorstwem pana Turnera i można je znaleźć w długim artykule na jego stronie. Ja się skupię tylko na czynnościach do wykonania podstawowej przeróbki bez wyjaśniania ich celowości. Żadnych wiedzy odsyłam do strony autora. Dodam, że znajdziecie tam także opis transformatora głośnikowego i także zaawansowane modernizacje. Pamiętajcie też, żeby modernizację wykonywać ściśle według wskazówek pana Turnera, jeżeli nie chcecie zostać porażeni prądem elektrycznym. Zwróćcie uwagę na tablicę, którą wam właśnie wyświetlam i zachowajcie bezpieczeństwo pracy podczas modernizacji wzmacniacza. Po pierwsze, należy wyrzucić stare dwupinowe gniazdo sieciowe Bulgin do kosza na śmieci. Tam należy zainstalować 3-pinowe gniazdo sieciowe IEC w obudowie z bezpiecznikiem 2AG. To może wydać się dziwne tym, którzy chcą zachować oryginalną aranżację przezmacniacza Quad22, ale tutaj bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jeżeli naprawdę zignorujesz ten krok, to nie obwiniaj autora ani mnie, jeśli porażysz siebie albo członka rodziny prądem. Dodatkołowo zainstaluj przełącznik kołyskowy DPST, taki włącz-wyłącz. Styki przełącznika można zbocznikować kondensatorem ceramicznym 10 nanofaradów na 2 kV. No tutaj na rysunku nie jest on pokazany. Dalej, po drugie, zainstaluj gniazdo wejściowe RCA tuż obok istniejącego gniazda Jones dla przezmacniacza Quad22. Będziesz mógł wtedy korzystać z innych przezmacniaczy. Po trzecie, zainstaluj C1A i R1A, aby odizolować składową stałą od zewnętrznego przezmacniacza. Po czwarte, połącz R1B między 0V na wtyczce Jones a obudową. Powoduje to przerwanie prądów pętli uziemienia sieci zasilającej, to jest tak zwana pętla masy, która może powodować buczenie przy podłączonych innych urządzeniach audio, to jest przezmacniacze, odtwarzacze CD i tym podobnie. Można spróbować zbocznikować ten rezystor kondensatorem ceramicznym na napięcie 250-300V i pojemności dobranej doświadczalni od 10 nanofaradów do 100 nanofaradów. Po piąte, należy wyrzucić szare pudełko z kondensatorem C6 o pojemności 16 mikrofaradów. I jeszcze jedną rzecz trzeba zrobić. Odłączyć uzwojenie wysokiego napięcia, czyli tam HT, i uzwojenie żarzenia 5V prądu przemiennego od gniazda lampy GZ32. Nie będziemy tej lampy używać jako prostownik.
wynika. Po szóste, w tym momencie należy zdecydować, czy naprawdę chce się mieć we wzmacniaczu niedziałającą lampę, tak żeby ten wzmacniacz wyglądał dobrze. Tutaj chodzi o ten prostownik, który przed chwilą odłączyliśmy. Jeżeli się go wyrzuci, zdejmie z obudowy, zaoszczędzimy trochę miejsca. Niedziałająca lampa bez żarzenia nie jest ozdobą. Po siódme, należy zainstalować dobrze przemyślane listwy montażowe, żeby umożliwić budowę obwodów prostownika napięcia B+, to jest napięcia anodowe. Tutaj autor, pan Turner, mówi, nie próbuj używać GZ32 jako wolno włączającej się diody szeregowej na szynie B+. Idea opóźnienia przez diodę lampową dla B+, wymagałaby opóźnionego włączenia żarzenia 5V. Jest to zbyt skomplikowane, a także bezużyteczne i lepiej pozwolić B+, wzrosnąć do 440V, w ciągu 5 sekund po ograniczeniu prądu rozruchowego przy włączaniu, a lampy mocy uporządkują je z wydziękiem podczas nagrzewania się. Stała polaryzacja jest najprawdopodobniej najlepsza dla lamp wyjściowych podczas włączania, żeby uniknąć wysokich początkowych szczytowych prądów katodowych, ponieważ ujemne napięcie dla polaryzacji siatkowej jest ustalane w ciągu 2 sekund po włączeniu i na długo przed rozpoczęciem emisji przez katody KT66, która rozpoczyna się po 12 sekundach. Wyłączenie i ponowne włączenie wzmacniacza lampowego po 4 sekundach, gdy lampy pozostają mocno rozgrzane, może spowodować nadmierny wzrost prądu anodowego podczas włączania. Spowolnienie tych pierwszych 4 sekund jest rozsądne, aby ograniczyć szybkość początkowego wzrostu prądu. Chodzi o to, że wyłączy ktoś wzmacniacz i po 2 sekundach z powrotem go włącza. Takie 4-sekundowe opóźnienie właśnie ma ograniczyć takie czynności. Ileż to razy się zdarzyło stryknąć 2 razy włącznik. Wróćmy do modernizacji. Po 8. Wysokie napięcie HT jest prostowane za pomocą diod krzemowych 1N5408 przez ogranicznik prądu R21, R22 o wartości 47 ohmów 5 W do kondensatora C11 47 mikro. Daje to napięcie B+, o wartości 405 V prądu stałego. Pan Turner, autor tej modyfikacji, usunął przełącznik napięć sieciowych, ponieważ stwierdził, że powinno być używane uzwojenie dla najwyższego napięcia sieciowego. Przyłożenie do 245V uzwojenia, na przykład 220V, spowoduje, że napięcie B+, przy zastosowaniu diod krzemowych, osiągnie plus 445V, a stały prąd anodowy dla KT66 będzie zbyt wysoki i zostanie przekroczona wartość mocy admisyjnej na biegu jałowym. Tak więc w przypadku KT66 B+, nie powinno wzrosnąć to więcej niż około 30 V powyżej tego, co jest w przypadku lampy prostowniczej GZ34, więc dodatkowe rezystancje szeregowe, które są pokazane na schemacie, są całkiem wybaczalne. Przy C11 47 mikrofaradów napięcie tętnienia 100 Hz jest równe 6,5 V prądu przemiennego, a po R20 o wartości 135 ohmów i przy C10 o wartości 470 ohmów tętnienia 100 Hz będą o wartości 170 mV prądu zmiennego, co jest 1/100 poziomu z oryginalnych wzmacniaczy quad. Jest to ogromna poprawa w stosunku do oryginalnych wzmacniaczy, których napięcie tętnienia przy odczepie środkowym transformatora wynosiło 18 V prądu przemiennego. Jeśli wzmacniacze mają być zawsze używane przy niskim poziomie głośności, poniżej 10 W, wysoka rezystancja wyjściowa B+, nie ma tutaj znaczenia. Wszystkie szyny zasilania są raczej stabilne podczas pracy w czystej klasie A. Po 9. Należy zainstalować kondensator C10 o wartości 470 mikrofaradów na boku, tuż pod podstawą i obok C11 47 mikro. 47 mikrofaradów to minimalna wartość kondensatora i można tutaj zainstalować dowolną wartość do 470 mikrofaradów, ponieważ oporniki 47 ohmów pomagają zabezpieczyć przed nadmiernym prądem szczytowym ładującym kondensatory. 47 ohmów nie są niezbędne, ale dodają się do efektu rezystancji uzwojenia transformatora sieciowego, aby zmniejszyć szczytowe prądy ładowania. Dioda GZ32 albo nawet lepsza GZ34 z pojemnością większą niż 33 mikrofarady będzie miała prąd ładowania kondensatorów w diodach blisko wartości granicznej. Użycie 47 mikrofaradów spowoduje wewnętrzne rozładowanie GZ32, a GZ34 ledwo sobie z tym poradzi. 100 mikrofaradów z łatwością zniszczy obie lampy. No ale para diod krzemowych 1N5480 wytrzyma pewnie
jest 500 lat. Nawet gdy nie będzie tam tych szeregowych rezystorów o wartości 47 ohmów i kondensatora C11 o wartości 470 mikrofaradów. 470 mikrofaradów ma reaktancję 11,2 ohma przy 30 Hz. 16 mikrofaradów ma reaktancję 331 ohmów, więc 470 mikro lepiej jest przylutować do odczepu środkowego transformatora głośnikowego i masy, aby zminimalizować szum prostownika przedostający się do ścieżki sygnałowej. Chociaż B+ szybuje do 440 V na cykl, to wraca do około 390 V na odczepie środkowym transformatora głośnikowego przy pobieraniu prądu przez KT66 w ciągu 20 sekund. Nowoczesne kondensatory o napięciu znamionowym 450 V dobrze poradzą sobie z chwilowym wzrostem napięcia do 500 V. 10. modernizacja wygląda następująco. Aby zapewnić najlepszą bezszumową pracę lamp w trybie tetrodowym ze stałym zasilaniem siatki ekranującej EG2, szyna zasilająca B+ musi być dobrze filtrowana i stabilizowana. Nie miało to znaczenia w roku 1955, że praca w klasie A miała wysoki poziom brumu. Ponieważ RA jest wysokie, występuje tłumienie szumów w trybie przeciwsobnym przez symetryczne uzwojenie pierwotne z odczepem środkowym. Buczenie na odczepie środkowym jest stosowane jednakowo do każdej anody lampy KT66, więc niewielki prąd buczenia płynie przez uzwojenie pierwotne transformatora głośnikowego. Oryginalny dławik quad dwójki z 20 henrami i rezystancją uzwojenia 600 ohmów przy kondensatorze 16 mikrofaradów dawał współczynnik tłumienia 100 Hz, że 8000, więc 18 V 100 Hz na siatkach ekranujących w oryginalnym quad zostało zredukowane do co najmniej 140 mV RMS. Zastosowanie kondensatora C5 47 mikrofaradów zamiast 16 mikrofaradów oznacza 47 tysięcznych V prądu przemiennego. Przy 47 mikrofaradach i oporniku 135 ohmów i kondensatorze 470 mikrofaradów, chodzi o C11, R20, C10, tętnienia 100 Hz na kondensatorze 470 mikro mają wartość 0,17 V RMS, a dławik 20 henrów i kondensator 47 mikrofaradów zredukuje 100 Hz na siatkach ekranujących do 0,5 mV RMS. Bardzo dobrze. Dalej, modyfikacja numer 11. Dwie katody lampy KT66 są indywidualnie spolaryzowane z obwodami R12 plus C6 i R13 plus C7. Odpowiednio 470 ohmów 5 W i 470 mikro. Obwody te są połączone między pinem 8 w gniazdach KT66, a przewodami prowadzącymi z końców uzwojenia sprzężenia zwrotnego katody w transformatorze głośnikowym. Należy się upewnić, że dodatni koniec kondensatora łączy się ze stykiem 8 katody w gnieździe KT66. W dynamicznych warunkach muzycznych bardzo powolna stała czasowa obwodu polaryzacji katody zapobiega dużemu przesuwaniu się potencjału katody EK, nawet gdy szczyty muzyczne czasami osiągają poziomy obcinania w klasie AB1. Równoważenie prądów katodowych KT66 jest automatyczne w przypadku dwóch obwodów polaryzacji, a wraz ze starzeniem się lamp utrzymują stałe napięcie EK, a nierównowaga stałego prądu IK jest pomijalna w porównaniu z pierwotną polaryzacją na wspólnym rezystorze 180 ohmów z kondensatorem 25 mikrofaradów. I dalej w związku z tym obwodem, 12. modyfikacja. Oryginalny obwód tego opornika 180 ohmów i 25 mikrofaradów został usunięty. Zastąpiono to drutem. To łączy punkt centralny uzwojenia sprzężenia zwrotnego z katod z masą, z potencjałem masy. Teoretyczny RK dla każdej lampy powinien wynosić 360 ohmów, dwa razy po prostu wartości 180 ohmów, ale autor uważa, że 470 ohmów daje tylko trochę mniejszy prąd katodowy i dobrą kontrolę potencjału katody. Dalej w tym tekście następuje wytłumaczenie, dlaczego ten rezystor został zastosowany o takiej wartości, dlatego zachęcam, żeby tam na tą stronę spojrzeć. Pamiętajmy tylko o mocy rezystorów katodowych, żeby one były więcej niż 3 W. Rezystor 470 ohmów zmniejsza prąd katodowy do około 70 mA prądu stałego. Wartość prądu stałego IA plus IG2 jest w dużej mierze zdeterminowana przez potencjał na siatce ekranującej. A potencjał na siatce ekranującej jest blisko napięcia B+, więc jeżeli B+ zostanie
zostanie podniesiony o 30 V, prąd z zasilania szyny B+ może wzrosnąć o około 20 mA, sprawiając, że KT66 osiągnie moc rozpraszania troszeczkę za dużą. Dlatego zawsze należy używać indywidualnego rezystora katodowego i nigdy mniej niż 470 ohmów. To taka esencja z tego punktu. 13. Modernizacja. Stabilność wzmacniacza quad z jego dużą całkowitą ilością ujemnego sprzężenia zwrotnego nie jest bezwarunkowa, a czyste obciążenie pojemnościowe o wartości 220 nano z łączami transformatora głośnikowego ustawionymi na 8 ohmów spowodują oscylacje wysokich częstotliwości. Aby zapewnić bezwarunkową stabilność wysokich częstotliwości, dodano obwód R7 i C4, który jest połączony między siatkami V3 i V4. Zmniejsza to wzmocnienie w otwartej pętli i przesunięcie fazowe lamp V1 i V2 powyżej 20 kHz. W punkcie 14 modyfikacji pan Turner wspomina, że oryginalne wzmacniacze oscylują na poziomie niskich częstotliwości, jeśli ten rezystor katodowy został rozbity na dwa osobne rezystory. Chodzi o to, że pojedynczy rezystor katodowy daje mniejsze przesunięcie fazowe. Ale podsumowanie tego punktu po dosyć szczegółowym opisie jest takie, że to, co pokazał na rysunku, daje bezwarunkową stabilność na niskich częstotliwościach i wysokich częstotliwościach bez dodatkowych obwodów. Dlatego możemy ufać, że wzmacniacz jest przerobiony prawidłowo. Punkt 15. Podstawowy schemat na rysunku 2 dla lampy V1 i V2 jest niezmieniony w stosunku do oryginalnego, ale R8 i R10 680 kg można zmniejszyć do 470 kg bez znacznego zmniejszenia wzmocnienia lamp EF86 i dać niższą polaryzację RG dla KT66. W wielu starych wzmacniaczach quad 680 kg wzrosło nawet do 800 kg, a wszystkie inne stare rezystory składające się ze ścieżki węglowej mają nierówne wartości. Przy RG o wartości 470 kg należy dodatkowo zamienić R9 z 2,7 kg na 1,8 kg, aby zachować teoretycznie prawidłowe zasilanie siatki V2. Wraz ze wzrostem B+ o 30 V, B+ zastosowane do stopnia EF86 jest również zwiększone, więc napięcie siatki ekranującej jest wyższe, więc prąd anodowy i prąd siatki drugiej rośnie, co zwiększa przepływy, a więc wzmocnienie EF86 wzrasta. Zwiększa się więc wzmocnienie w otwartej pętli i zwiększa się efektywna ilość globalnego ujemnego sprzężenia zwrotnego. W ten sposób margines stabilności jest zmniejszony, więc użycie metalizowanych rezystorów 470 kg do polaryzacji siatki lampy V3 i V4 jest nie tylko rozsądne, ale i konieczne. I ostatnia, 16. modyfikacja, dosyć istotna, bo dotyczy zabezpieczeń wzmacniacza. Dolna część na rysunku drugim przedstawia schemat czynnej ochrony zapewnianej przez grupę części półprzewodnikowych, które mają zerowy wpływ na dźwięk. Obwód zasilany jest przez mały transformator 5 V na napięcie 240 V, który obniża do 12 V. Tworzy to szynę zasilania 16 V prądu stałego do zasilania SCR, zielonych i czerwonych diod oraz cewki przekaźnika. Obwód ma własne przewody sieciowe, fazowy i neutralne, za wyłącznikiem i bezpiecznikiem sieciowym, ale jego przewód neutralny nie obejmuje styków przekaźnika połączonych szeregowo z linią neutralną do transformatora dużej mocy T2. Obwód nie ma wpływu na działanie lampy i reaguje tylko na nadmierne EK na katodzie jakiejkolwiek lampy mocy. Sygnał napięcia zmiennego na każdej katodzie KT66 jest filtrowany przez obwód RC poniżej R23 i R25. Jeśli napięcie stałe na katodzie EK na jednej lub drugiej z lamp KT66 wzrośnie z około 33 V do 52 V, napięcie bramki na SCR wzrośnie do 65 V. To napięcie progowe bramki włączy tyrystor, który pozostaje włączony do momentu zresetowania wzmacniacza, to jest wyłączenia, a następnie odczekania 2 sekund i ponownego włączenia włącznikiem sieciowym. SCR załącza cewkę przekaźnika, który otwiera styki prowadzący przewód neutralny do transformatora sieciowego T2, wyłączając tym samym T2 i wzmacniacz. Podczas gdy wzmacniacz działa normalnie, zielona dioda LED pokazuje obwód ochronny, a wzmacniacz jest włączony i jest OK. Jeśli SCR zostanie wyzwolony, wyłącza zieloną diodę i
włącza czerwoną diodę, która informuje właściciela, że coś jest nie tak. Takie obwody działają znacznie lepiej i są bardziej niezawodne niż bezpieczniki. Bezpieczniki są często wymieniane przez właścicieli i wybierają oni niewłaściwy typ bezpiecznika, niewłaściwą wartość prądu. Zdarzało mi się podczas napraw właśnie stwierdzać nieprawidłowe wartości bezpieczników, bo właściciele akurat nie mieli odpowiedniej wartości. Pan Turner pisze, że wielu jego klientów zaczęło cieszyć się z tego, jak obwody zabezpieczające zaczęły działać, ponieważ zaoszczędzili ogromne pieniądze na naprawę transformatora głośnikowego, transformatora sieciowego, na wymianę lamp. Dalej następuje opis bardziej złożonej modyfikacji wzmacniacza kład. Ja pokazuję Wam tylko schemat, żeby Was zachęcić do tego, żeby zajrzeć na tą stronę. Co prawda trzeba rozumieć skróty używane w języku angielskim, żeby ten tekst zrozumieć. OPT, Output Transformer, PT, Power Transformer, CFB, Cathode Feedback. To jeżeli troszeczkę tam się ogarniecie, to powinniście zrozumieć. Zachęcam, zwłaszcza, że też teoretyczne podstawy działania wzmacniaczy pan Turner wyjaśnia. Przedstawiając Wam propozycję pana Turnera, moim celem było pokazanie Wam zasad obowiązujących przy modernizacjach wzmacniaczy mocy. Ja nie jestem inżynierem, ale bardzo chętnie się dokształcam i korzystam z porad bardziej zaawansowanych technicy lampowej ode mnie. I tutaj macie przykład właśnie takich porad. Moim celem było pokazanie Wam ducha takich zmian, jakie zasady obowiązują, że to nie jest robienie czegoś na zasadzie sprawdzę, co się stanie, tylko że Ty trzeba rzeczywiście wykazać się pewną wiedzą i policzyć niektóre zależności, policzyć punkty pracy, żeby wzmacniacz działał prawidłowo. I poza tym zobaczcie, jaki prosty sposób można zabezpieczyć wzmacniacz przed przeciążeniem, dodając dodatkowy układ elektroniczny. W magazynie Vacuum Deep Valley pokazano, jak można zmodyfikować inny typ wzmacniacza, mianowicie Scott 222 albo 229. Myślę, że korzystając z porad zaawansowanych inżynierów technologii lampowej, uda się nam z powodzeniem przerobić nasze wzmacniacze i przystosować je do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że w latach 40., 50. i 60. ubiegłego wieku były inne normy bezpieczeństwa, zabezpieczeń użytkownika przed porażeniem prądem. Myślę, że to wszystko w tym filmie, że przydał się Wam choć długi i skomplikowany, bo teoretyczny, to odnieśliście z niego korzyść, bo pokazano ścieżkę i drogę, w jaki sposób modyfikować wzmacniacze mocy. Do następnego razu. Cześć.